Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Juhu, juhu! Dobre wiadomości! Zgodnie z obietnicą złożoną publicznie narodowi polskiemu przez premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego na konferencji prasowej pod koniec kwietnia, dziś powinni ogłosić rozporządzenie, które zniesie nakaz noszenia maseczek na świeżym powietrzu, na dworze, Krakowiacy powiedzieliby na polu. No super sprawa. Naprawdę cieszę się jak małe dziecko, bo mam dość tych wszystkich szmatek i innych tego typu rzeczy, które według aktualnego konsensusu naukowego i aktualnego konsensusu medycznego na powietrzu za dużo nie dają, bo według aktualnych badań naukowych tylko do jednego na... Tysiąc zakażeń dochodzi na świeżym powietrzu na tysiąc albo na dziesięć tysięcy, chyba na dziesięć tysięcy, w każdym razie bardzo, bardzo mało jest coraz cieplej, więc coraz trudniej jest znosić tego noszenie. Do tego jeszcze te maseczki są pioruńsko nieekologiczne. Nie ma specjalnych koszy do ich wyrzucania, w związku z tym, trafiają one do normalnych koszy. Nie trafiają do utylizacji, nie są yy, przetwarzane jak niebezpieczny odpad medyczny. A takimi są, jeżeli były. Używane przez osobę zakażoną, tylko normalnie trafiają do zwyczajnych koszy na śmieci i zwyczajnie na normalne wysypisko, gdzie potencjalnie stanowią zagrożenie epidemiologiczne. Ale nie o lenistwie Pisu, któremu nie chciało się ustawić specjalnych koszy do wyrzucania maseczek, tylko właśnie o tym, jak to w praktyce może wyglądać te. Fantastyczne luzowanie obostrzeń, że wreszcie nie będziemy musieli nosić maseczek, przynajmniej na świeżym powietrzu. Pierwsze ale bierze się z tego, że tak jak słyszeliście przed chwilą, zakaz, znaczy nakaz noszenia maseczek na świeżym powietrzu ma zostać zniesiony rozporządzeniem. Teoretycznie nie ma problemu, tak? Przecież dawno, dawno temu rozporządzeniem. Kazali nam te maseczki nosić, no to teraz rozporządzeniem cofają ten zakaz. No nie do końca, bo po drodze okazało się, że nałożenie na nas yy, obowiązku noszenia maseczek rozporządzeniem, zdaniem sądów, było średnio legalne. I w związku z tym, PiS chyba koło grudnia wprowadził nakaz noszenia maseczek ustawą. A w Polsce jest przecież hierarchia źródeł prawa której to wykład cały czas hula sobie po internecie, a wykładowcą jest sam pan premier Mateusz Morawiecki, który dokładnie tłumaczy, gdzie konstytucja, gdzie ustawa, gdzie rozporządzenie i jak to działa. Co prawda, tłumaczył to wtedy, gdy akurat ta hierarchia źródeł prawa jemu była wygodna, a nie. <laughs> gdy jest mu niewygodna, no niemniej jednak jest jak jest, moi państwo. I tutaj zaczyna się robić naprawdę. Porządny bałagan. E, jeden z wielu. Będzie w tym vlogu o bardzo wielu dziwnych rzeczach odnośnie właśnie tych maseczek. Albowiem, kurczę, no, jak to jest? Jak skoro rozporządzenie nie mogło nam nakazać nosić maseczek, teraz jest ustawa, która nakazuje, to rozporządzenie nie może odwołać ustawy, no. Tak by to wynikało. I no właśnie. Jak będzie. <laughs> Przepraszam, to oczywiście zdecydują sądy. Ja tylko zwracam uwagę, że robi się jeden wielki bałagan. A takie mam przynajmniej ja wrażenie, że w tej całej akcji z maseczkami na powietrzu to głównie chodzi o to, żeby nie tracić czasu na ciąganie się z policją po sądach. W związku z tym. No, będzie zamieszanie. Na pewno będzie zamieszanie. No bo jak do ciebie przyjdzie policjant i powie proszę pana, pan nie ma maseczki mandacik dla pana, a ty powiesz, ale przecież jest rozporządzenie, które mówi, że nie trzeba. A on powie, ale jest ustawa, która trzeba. I niech sąd roz, rozsądzi, to wiecie, jak jest? Policjant do sądu pójdzie w godzinach pracy. Mu za to będą płacić. A ty nie. I jak ten mandacik będzie 20 zł? To duża część ludzi powie, dobra, nie opłaca mi się za 20 zł tracić ileś tam godzin w sądzie. Bardzo niebezpieczna sytuacja. Oczywiście, PiS mógłby ustawą znieść tamtą ustawę, która nakładała ten obowiązek, albo w jakiś inny sposób ją zmodyfikować, ale zdaje się, że aktualnie przepycha przez e, parlament e, Fundusz Odbudowy. W Sejmie zdaje się, że już chyba było pierwsze i drugie czytanie. Teraz zdaje się, że to chyba idzie do Senatu, czy jakoś tak. W każdym razie są zajęci czym innym. Bardzo, bardzo nieciekawa sytuacja i dopiero pierwsza z wielu nieciekawych sytuacji. Zanim jednak e, przejdę do dalszej części tych nieciekawych sytuacji, zwrócę uwagę na to, co, e, co powinienem był powiedzieć na samym początku, więc przepraszam, że nie powiedziałem na samym początku. Dlaczego. Skąd się bierze to, że, ma, że już teraz powinien być, um, powinno być to rozporządzenie, a moim zdaniem jednak ustawa o znoszeniu obowiązku noszenia maseczek, przynajmniej na dworzu? Ano dlatego, że pan premier z panem ministrem na konferencji powiedzieli nam, że jeżeli średnia liczba zakażeń na 100 tysięcy będzie wynosiła 15 lub mniej, to. Będzie od 15 koniec noszenia maseczek. Zasadą jest, że oni te konferencje, a co za tym idzie potem, rozporządzenia robią w czwartki, żeby działało na weekend następnego tygodnia. Czyli, żeby, żeby, żeby te nowe zasady, tak to mówmy ogólnie, żeby te nowe zasady obowiązywały od 15 stycznia, to dziś po południu powinna być konferencja, a wieczorem powinno się pojawić to rozporządzenie, no, ewentualnie ustawa. Tylko, że procedowanie ustawy to jest tak, co najmniej jeden dzień przez Sejm i to jeszcze jak super turbo hiper, a potem Senat, potem podpis pana prezydenta trochę przechlapane, nie? Natomiast, także pewnie będzie to tak, próbować dobrobić rozporządzeniem. E, tyle tylko, że no właśnie. Powołanie się u policjanta, ewentualnie na konferencję premiera, no może nie przejść, on jednak może chcieć stosować prawo w formie ustawy, rozporządzenia itd. W każdym razie, no dobra wiadomość jest taka, że ten parametr liczba nowych zakażeń na 100 tysięcy już 4 maja, już 4 maja był na tyle dobry, że był poniżej 15. W Chwili, w której kręcę ten vlog w nocy z 5 na 6 maja ten parametr jest 13,4 i cały czas spada. Jest szansa, że niedługo będzie poniżej 10, no to by było naprawdę fantastyczne. Zdaje się, że poniżej 10 to w ogóle była ta zasada, że cała Polska zieloną strefą, i tak dalej, i Także <coughs> także tu jest ta dobra wersja. Gorsze, i tutaj znowu wracamy a propos tych yy, maseczek i ewentualnych mandatów jest to, że. Te maseczki nie znikną tak całkowicie, tylko przynajmniej tak, jak rząd mówił na konferencji prasowej. W zasadzie pan premier i pan, um, i pan minister zdrowia mówili na konferencji prasowej, że to jest tak, że nie musisz nosić maseczki na powietrzu, czy, czy raczej nie będziesz musiał nosić maseczki na powietrzu, jeżeli zachowasz dystans półtora metra. A to może oznaczać, że policjanci, jak się uprą, cały czas będą wpierdzielać mandaty. Pamiętam sytuację z początku tej pandemii. Jeszcze marzec, może marzec nie, kwiecień, maj. Kwiecień, maj bardziej. W każdym razie z 2020 roku przed wakacjami. Jak to bardzo głośne były w mediach takie sprawy, jak to osoby, które zwłaszcza protestowały, dostawały. <laughs> jakby karę od sanepidu na jakby na wniosek policji, bo policjant stwierdzał, że między nimi nie było odpowiedniej odległości, 15, znaczy półtora metra albo 2 metry, już nie pamiętam, jaka tam była odległość. No i policjanci nie robili tak, że podchodzili do ludzi, stój, proszę, proszę, proszę stać, proszę się nie ruszać, tu jest miarka, będziemy mierzyć. Czy jest te dwa metry lub półtora metra, czy nie ma tego odstępu, tylko tak robili na oko. Zresztą, o ile się orientuję, mogę się mylić, moi kochani, nie jestem nieomylny, broń boże, ale z tego, co się orientuję, to tam nie było wy, wy, wyszczególnione w tych przepisach, od jakich części ciała mamy liczyć te dwa metry. A jak na przykład stoję z kolegą, i zwłaszcza jak stoimy bokiem do siebie, to jest zasadnicza różnica, czy te dwa metry trzeba liczyć na przykład po ziemi między stopami, yy, czy na przykład między barkami, bo jednak barki mamy trochę bardziej szerokie niż stopy. No chyba, że stanieby w rozkroku, wtedy jednak stopy. A może między ustami, bo to jednak z ust wylata, że się tak wyraża. I to słuchajcie, to się tak człowiek śmieje, no, ale różnica między tym, a tym tutaj, teraz pokazuję, między sobą a barkiem, no to tak. Paręnaście, może nawet parę dziesiąt, no raczej paręnaście centymetrów będzie, jak to się doda jeszcze u kolegi. o to, to może być różnica między mandat się należy, mandat się nie należy. Więc innymi słowy, jak policjanci będą chcieli być złośliwi, to mandaty zawsze mogą wpierdzielić. Oni chodzą parami, więc są dwa zeznania. Do tego jeszcze sądy z definicji raczej uważają, że zeznania policjanta są Więcej warte niż zeznanie obwinionego, więc cały czas może być problem. Zwłaszcza, że tutaj dochodzi, jak ja to nazywam, czynnik, nie opłaca mi się. Czyli to, co mówiłem na początku. Jak policjant zaproponuje mandat 20 zł, a Ty wiesz, że alternatywą jest na przykład co najmniej dwukrotne pojawienie się w sądzie, czyli stracenie co najmniej dwa razy po południu, czyli de facto dniówki, no to mało kto z nas zarabia dziennie mniej niż 20 zł, więc większości ludzi się nie chce ciągać yy, po sądach i policjanci o tym wiedzą. I tutaj od ich uczciwości będzie zależało, czy będą wlepiać, czy nie będą wlepiać. Zwłaszcza, że są też miejsca, na których po prostu nie da się fizycznie zachować tego odstępu, na przykład przy przejściu dla pieszych, jak się ludzie mijają. Nie da się. I teraz co? Masz nosić maseczkę w ręku i na przejście dla pieszych zakładać, bo, się bo będzie bijanka Albo na przykład, coś, co mówię od samego początku, jak tylko się pojawiają te kwestie z tymi dystansami, do swego czasu było tak, że było i dystans, i maseczka przecież. Chodniki w większości naszych miast nie są szerokie na 2 metry. Nie są. W związku z tym, jak się mijacie na chodniku, nie ma fizycznej możliwości zachowania dystansu dwóch metrów. Jeden idzie z jednej strony, drugi idzie z drugiej strony, mijacie się, nie ma dwóch metrów. To co? Będziesz na trawnik uciekał, bo się człowiek z naprzeciwka zbliża? To jest i tak ta lepsza opcja. Gorzej jak y, przy, przy chodniku masz nie trawnik, tylko jezdnię. No na jezdnie to już na pewno nie będziesz uciekał, nie? To już lepiej dostać nawet mandat 500 zł, niż trafić pod samochód, nie? Boże, o czym my roz, w ogóle rozmawiamy? <śmiech> 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 Przepraszam. Kolejna bardzo ciekawa rzecz, a propos tych maseczek, dotyczy samych ludzi. Jak bardzo zmienił się na światopogląd. Ja to sam pamiętam, obserwowałem. Wielokrotnie podkreślałem, że ja na początku tego wszystkiego, w marcu, miałem korona paranoja I nosiłem maseczki, zanim to jeszcze było konieczne. Nawet więcej, ja nie nosiłem maseczek, to nosiłem maski przeciwgazowe. Tak, miałem korona paranoję, wyleczyłem się z niej, potem rozliczyłem, że się tak wyrażę, wizami. I pamiętam, że jak na początku, najpierw nosiłem właśnie te maski, potem maseczki, to ludzie się na mnie trochę patrzyli jak na wariata. Teraz jest odwrotnie. Teraz ludzie się tak bardzo przyzwyczaili do tych maseczek, że jak na wariata to się patrzą na ludzi, którzy tych maseczek nie noszą. I naprawdę dostają czasem schiz. Nawet w momencie, w którym widzą kogoś bez maseczki w miejscu, w którym nie trzeba takiej maseczki mieć. Drodzy Państwo, opowiem Wam sytuację z mojego życia, która mniej więcej pokazuje, jak to wygląda. Jak być może wiecie, mam nadzieję, że wiecie, w lesie nie trzeba nosić maseczek. Hura, za tej fali nie ma zakazu wstępu do lasu. Ja z tego korzystam. Staram się, że się tak wyrażę, nie tyle popracować nad tężyzną fizyczną, bo to za dużo powiedziane, może powiedzmy spowolnić tempo dziedzienia. No i staram sobie do tego lasu pojechać rowerem, żeby sobie tam w tym trochę lesie posiedzieć, zwłaszcza, że las jest duży. Ludzi wydawałoby się mało. No i sobie jeżdżę po tym lesie. Więcej widuję w lesie ludzi z maseczkami niż bez maseczek. I to naprawdę. Jakiś czas temu spotkałem posła w lesie w maseczce. Autentyk. Nie powiem jaki, bardzo go lubię, bardzo go szanuję, bardzo w porządku człowiek, ale trochę było dla mnie strasznym zdziwieniem, jak był w lesie w maseczce. I naprawdę więcej ludzi widuje tam w maseczkach niż bez, mimo że tam nie trzeba. I to jest las las. <laughs> więcej dochodzi do sytuacji, gdzie ci ludzie w maseczkach jak widzą człowieka bez maseczki, to dostają histerii. Autentycznie miałem taką sytuację, która już jest po prostu totalną przeginką, moim zdaniem. Jadę sobie po ścieżce w lesie. Bardzo mało ludzi, naprawdę, bardzo mało ludzi. Tam mijam kogoś naprawdę bardzo rzadko. I wiecie, jak to grubas na rowerze. Spompowałem się, nie? Sobie usiadłem na ławeczce takiej pozycji półleżącej, czyli nogi na ziemi, żeby, żeby tam nie kłaść nóg na ławce, bo to jednak ktoś tam potem usiądzie, nie? Ale plecy i głowa na ławeczce i sobie tak półleżę i sobie tak patrzę teoretycznie w niebo, a tak naprawdę w korody drzew. Uwielbiam to robić. Nie dość, że <laughs> to pozwala trochę odetchnąć, jak się człowiek spompował, to jeszcze to mi doskonale koi nerwy, spada mi tętno, spada mi ciśnienie, wiecie, patrzenie się na zieleń lasu, ten szum tych drzew, odgłosy przyrody, czasem jakiś, jakiś odgłos inny. No, naprawdę fajne, to jest naprawdę kojące. To jest, ja tak leżę, oczywiście bez maseczki, bo w lesie nie trzeba. Poza tym jestem tam kurde sam, nikogo nie ma koło mnie, nie? No i tak sobie leżę, leżę, leżę i... No, i że się tak wyrażę, z takiego półletargu zrywa mnie wrzask jakiejś osoby. Chyba faceta, który się na mnie drze, dlaczego ja nie mam maseczki i bo nie trzymam od niego dystansu. Jak kładłem się na tej ławeczce, byłem sam tych ławeczek tam było od groba. E, ludzi nie było. On stoi nade mną i się drze na mnie, dlaczego nie mam maseczki? I nie trzymał od niego dystansu półtora metra. Tak, to on zdecydował, że nie trzymamy tego dystansu, bo to on do mnie podszedł. Tak, to jest bez sensu. I to pokazuje, <laughs> niestety, podobnych sytuacji miałem wiele, i jak to odpowiadałem znajomym, to znajomi mówili, że też mieli podobne sytuacje. Niestety, ludziom po prostu odpierdziela. To nie jest tak, że yy, sobie po prostu stoisz, nie podchodzisz do ludzi, to luz. Oni potrafią do Ciebie podejść i mieć pretensję, że stoicie blisko siebie. Eee, nie mówiąc już o tym, że. <laughs> A dlaczego to mówię? No, dlatego, że można mieć problemy, bo ci ludzie za zaczynają być agresywni, ci ludzie zaczynają być kłótliwi. Eee... A tak naprawdę, jak będzie przechodził jakiś policjant i będzie chciał wlepić badaty, to nie będzie rozpatrywał, kto do kogo podszedł. On tylko zobaczy dwoje ludzi, z których jeden nie ma maseczki, ee, no bo taki paranoik ma, i będzie widział, że nie ma dystansu półtora metra. No to tobie wlepi, jemu nie. Wiecie, ja nie chcę iść w żadne teorie, ale teoretycznie to taki patrol policji, który chciałby zarabiać na ludziach, to mógłby z takim dziadkiem wejść w jakąś współpracę, nie? Podobnie jak, nie wiem, zakład sprzedający ortezy i kule, mógłby wejść we współpracę z panią, która floteruje podłogi i robi je takie strasznie, yy, strasznie śliskie. Oczywiście sobie robię jaja, to co teraz powiedziałem sobie jaja, ale ta paranoja, która ludzi do, yy, dotknęła jest absolutnie na serio. I to co mam na myśli, to to, że wydaje mi się, że nawet jak już ten zakaz, także znaczy ten nakaz noszenia maseczek na zewnątrz nie będzie istniał, to jakby korzystanie z dobroci przywrócenia nam, naszych praw oddychania na powietrzu bez maseczki może się wiązać z nazwijmy to koniecznością użerania się z niektórymi ludźmi. Naprawdę przez ten od jesieni, od wczesnej jesieni ludziom się bardzo mocno pozmieniało w głowach. Co jest jeszcze ciekawe, i to też sobie powinienem powiedzieć wcześniej. E, nie wiem, czy zauważyliście, drodzy państwo, ale rząd nie opublikował nowego ładu. Nowy ład miał być, znaczy ma jeszcze na to dwa dni. Nowy ład ma być o, opublikowany, czy ogłoszony 8 maja, czyli w sobotę. To są dwa dni, drodzy państwo. E, jak poprzednio rząd miał publikować nowy ład, to zajawiał to wszystko jakieś dwa tygodnie wcześniej. Były jakieś przedkonferencje, jacyś młodzi politycy, znaczy to jest około 30, no ale jak na polityków to młodzi na wieku to jest chyba dużo wyższa. Tam przedstawiali, mówili mi więcej tam będzie, zajawiali, kizowali, nie? Teraz nic. To wszystko sugeruje, że nie dość, że tego 8 maja nie ogłoszą, to jeszcze być może nie ogłoszą dłużej, przez jakiś czas nie ogłoszą dłużej. I to jest się rodzi pytanie dlaczego. I, I zaraz przejdę do maseczek, bo to wbrew pozorom ma bardzo duży związek z maseczkami. Poprzednio nie ogłoszono nowego ładu, bo się zaczęła tak na porządnie rozpętywać yy, trzecia fala koronawirusa. I stwierdzili, że to jednak nie osiągnie sukcesu, znaczy nie osiągnie zamierzonych celów. Takie chwalenie się, jo, 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 tutaj jest zajebiście, fajnie, fantastycznie, będziemy odbudowywać Polskę, jak się zaczyna trzecia fala, nie? I obostrzenia, obostrzenia, jeszcze raz obostrzenia. No i pytanie, czy teraz nie szykują czegoś podobnego? Bo przekładanie tego terminu trzeci raz na pewno im nie... nie, nie no, to nie jest tak, że to im coś da, prawda? To, to, jest, to, to im zaszkodzi. To, to w tym momencie się powoli robi y, kazus CD Projektu i Cyberpunk'a, że tyle razy przekładali tą premierę, że w końcu uznali, że lepiej wydać produkt nie do końca gotowy, niż po raz kolejny przekładać, bo się ludzie będą wkurzać, nie? Więc jak oni ewidentnie chcą przełożyć w tym momencie ogłoszenie tej, tego nowego ładu, to co najmniej czekają na jakieś informacje lub na podjęcie jakiejś decyzji. I moim zdaniem ta decyzja może mieć związek z koronką, może mieć związek z wirusem. Dlaczego? Przypomnijcie sobie, drodzy państwo, analizę, wczorajszą analizę konferencji ministra zdrowia, z której wynikało mniej więcej tyle, że jest zajebiście, jest fantastycznie, w ogóle dane coraz lepsze, liczba zachorowań spada, w ogóle, kurde, chciałoby się powiedzieć, że żyć nie umiera, że w tym kontekście byłoby to mało zabawne, nie? Ale że jest super. Ale oprócz tego, że jest super, od razu było mówione, że o, może być kolejna fala, i tą nową, kolejną falę mogą wywołać nowe szczepy, tam mutanty czy warianty wirusa. I jednocześnie na tej samej konferencji, u, wariant indyjski to już jest w Polsce, mamy już co najmniej dwa ogniska, ileś tam ludzi zakażonych, co prawda sobie radzimy i tak dalej. No każdy pamięta, że już wcześniej też sobie radzili i się zrobiła z tego pierwsza fala, druga fala i trzecia fala, nie? No. De facto, bardzo, bardzo subtelnie, zapowiedziano nam czwartą falę. I teraz pytanie, kiedy ta czwarta fala będzie? I żeby nie było, to nie jest. Yy, ja tutaj cały czas uważam, że ten wariant indyjski to jest bardziej pretekst niż powód. Z bardzo prostej przyczyny. Yy. Oczywiście, bardzo mi szkoda tych setek tysięcy Hindusów, którzy są zakażeni. To, to oczywiście, oczywiście, to, to, to jest straszna rzecz. Tylko zwróćcie uwagę, że Hindusów jest 1 miliard 400 milionów. W związku z tym te 300 tysięcy zakażeń u nich to jest tak jak kilka tysięcy zakażeń u nas. No. Niemniej jednak. No tutaj się bardzo mocno pojawia i ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby rząd wyszedł, na razie była cisza. Na razie będzie na razie cisza. Na razie nie gadamy o temacie. Na razie nie mówimy, po co o tym gadać, to niedobra jest za, za dużo tutaj takich niepotrzebnych emocji, jak to prawdopodobnie rząd sobie myśli. A za chwilę usłyszymy, że co prawda sytuacja epidemiologiczna w Polsce jest fantastyczna. Ale żeby tak zostało, to musimy, musimy zdobyć się na ostatni wysiłek, bo jesteśmy do ostatniej prostej i tak dalej i niestety wstrzymujemy, wstrzymujemy luzowanie obostrzeń i czekamy aż więcej osób przyjmie preparat uodparniający. Bo wtedy będę bezpieczni. No bo jak to mówił pan profesor na ostatniej konferencji, nie ma badań mówiących, że ten preparat nie zabezpiecza. Wolałbym, żeby powiedział, są badania, które potwierdzają, że ten preparat zabezpiecza przed tym konkretnym wariantem wirusa, żeby nie było wątpliwości. Więc ja bym wolał, żeby oni po prostu zrobili badania. No ale tak mówią, tak? I chcę bym się nie dziwić, żeby nie było to podkreślmy to ekspresji w verbis, ja nie zniechęcam nikogo do szczepień, proszę. Boże, każdy, kto chce, powinien się szczepić i uważam, że to jest skandal, że ci ludzie, którzy chcą, tak długo nie mogą tego zrobić. Ja uważam, że jest wolna wola, każdy jak chce i rząd nie powinien faktycznie ograniczać tej wolnej woli w obie strony. Jak ktoś nie chce, nie powinien być przymuszany, ale jak ktoś chce, powinien móc to zrobić od razu, od ręki. A nie czekanie, kombinowanie. Warszawiacy, którzy jeżdżą podobno do Białego Stoku, jakieś takie dziwne rzeczy się dzieją. No, mniej jednak, tutaj pokazuje od strony takiej pretekstowej, tak? że tam powiedzą, no słuchajcie, zbliża się ten wariat, od sieje, od sieje straszne spustoszenie w, nie, w Indiach. Wszyscy pewnie widzieliście te palone zwłoki i tak dalej, i tak dalej. To przecież to przerażające. Przecież nie powiemy wam, że w Indiach po prostu pali się zwłoki, bo tam jest inna kultura i dla nich zakopywanie zwłok w ziemi, tak jak my to robimy, to barbarzyństwo. Oni palą, tak jak Słowianie za czasów przedchrześcijańskich. I, i u nich to normalna jest. To nie oznacza, że mają problemy z cmentarzami, tylko tam jest taki pochówek. Tego ci już nie powiedzą, nie? Tylko mówią, że proszę, zobaczcie, palą te ciała, bójcie się. No, także zobaczymy. No, jeszcze raz podkreślam, bym się wcale nie zdziwił. E, mam nadzieję, że tego nie będzie. Wydaje mi się, że szanse są mniejsze niż większe, ale jednak są szanse, że oni wstrzymają luzowanie obostrzeń. E, Gdybym miał obstawiać, to mi się wydaje, że te luzowanie obostrzeń, które już zostało zapowiedziane, będzie. Natomiast kolejnych transz luzowania obostrzeń to może niekoniecznie. A pamiętajmy, że nawet po tym luzowaniu, które będzie tam na przełomie maja i czerwca, ostatnie zapowiedziane, to wcale nie jest tak do końca, że my wrócimy całkiem do normalności, nie? Hotele 50%, wszędzie reżim sanitarny i tak dalej. Moim zdaniem na tym się może zakończyć i powiedzą nam, że no tutaj musimy poczekać, bo, bo tutaj ten wariant indyjski jest groźny i ewentualne kolejne luzowania wcale bym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że sorry, ale tylko dla tych, którzy podjęli taką decyzję w zakresie wakcynacji, jak my uważamy, że jest słuszna. Bo jak ktoś dobrowolnie stwierdził, że nie chce, no to dla niego nie. Zobaczymy. Boję się, że może tak być. Zobaczymy, jak będzie w praktyce. Eee. Jeszcze raz podkreślę, nie zniechęcam nikogo do szczepień, wręcz przeciwnie, każdy powinien mieć wolną wolę i każdy, kto chce, powinien móc skorzystać. Pozdrawiam moi kochani, trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa. Ach i prosiłbym o łapkę w górę, komentarz, udostępnienie, żeby ten materiał się lepiej rozszedł. Hej!